Szczęść Boże, Wielki Czwartek. Dziś będą dwa kazania. Jedno wprowadzające, a drugie właściwe po wieczornej liturgii. Bóg jest pokorny, o czym świadczy dzisiejszy gest umycia nóg. Święty Augustyn mówił tak. Tak wielki jest pożytek z ludzkiego uniżenia, że swoim przykładem pokazała ta boska wspaniałość. Bo człowiek zginąłby na zawsze przez swoją pychę, gdyby nie odnalazł go pokorny Bóg. On, dając nam siebie w całości, niczego nie zostawił dla siebie. Oddając się w nasze ręce, pozwolił, byśmy zrobili z Nim to, co chcemy. Podczas ostatniej wieczerzy dał nam sakrament kapłaństwa i Eucharystii. Wybrał kilku, by uczynić ich uczestnikami swojej świętej posługi, by odnawiali ofiary odkupienia, by karmili lud słowem i pocieszali sakramentami. Dał nam przekazanie miłości, byśmy czynili względem siebie to, co przystoi miłości. Czy jeszcze zachowaliśmy ten dar? Czy pomnożyliśmy go odpowiednio, czy też przeleciał nam przez palce i się rozsypał? Sami z siebie nie potrafimy kochać, bo dając coś od siebie oczekujemy w zamian zapłaty. Miłość, której uczy Chrystus, opiera się na Nim. Miłość, której nas uczy swoim przykładem, jest znakiem rozpoznawczym chrześcijan, bo jest to miłość, która udzielana jest za darmo. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, powiedział Jezus. To jeden z elementów, który świadczy o pokorze Boga. Drugim jest wspomniane już obmycie nóg. Nie rozumiemy tego samego, tak samo jak nie rozumiał święty Piotr. Nie rozumieli apostołowie. On, nauczyciel, zakładając prześcieradło i biorąc miskę i dzban z wodą, pochyla się przed swoimi uczniami. Pochyla się przed nami i dotyka naszych stóp. Nie tylko symbol pokory, ani tego, że Jezus nie boi się żadnych wyzwań i może wszystko. Coś więcej. To upokorzenie, które przygotowuje nas do życia, a którego On doświadczy na krzyżu dla zbawienia wszystkich ludzi. Normalnym jest, że mały pochyla się przed wielkim, sługa przed Panem. Ale odwrócone role burzą nasze obyczaje. Bóg burzy nasze obyczaje, bo nie o literę prawa i zwyczaju chodzi, ale zawsze chodzi o człowieka. Zawsze chodzi o umiejętność zauważenia nawet tych najmniejszych. Ksiądz Jan Karszkowski w książce Życie na pełnej petardzie, wywiad rzeka, wspomina swoje dzieciństwo i pierwszą spowiedź. Dostał pokutę, że ma z książeczki odmówić litanie do serca Pana Jezusa. Ale ani jej nie znał, ani nie miał książeczki. Wtedy podszedł do niego proboszcz, zapytał, w czym może mu pomóc, a gdy Jan opowiedział, w czym jest problem, proboszcz uklęknął obok, otworzył brewiarz, odszukał litanię i razem z tym malcem odmówił ją. Nie przeszedł obojętnie, nie zlekceważył dziecka, ale przyszedł z pomocą i się nad nim pochylił. Zauważyć człowieka z jego biedą, samemu doświadczając spokoju i radości, to pokora. Mamy tak żyć, aby innych ubogacać naszym życiem. Nie jest to łatwe w świecie, gdzie jest walka o każdy grosz, aby, jak to się często mówi, godnie żyć. Włączając się w wyścig szczurów, w którym goni się za tym nie tyle godnym, ile wygodnym życiem, ryzykujemy, że może to zniszczyć naszą wrażliwość, naszego serca. Pokora nie jest ułomnością i głupstwem, jeśli wiemy, że za każdym gestem, tym uczynionym z miłości, upodabiam się do Jezusa i realizuję Jego prośbę. Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo Nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem nogi umywać. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Z Panem Bogiem.